Także o 18 równo ruszymy, plansza trwa 15 sekund i ja po tej planszy zaczynam i już zaczynamy. Potem ten blok 30-minutowy, 15 sekund przebitki, 10 minut, 10 minut i 20 pytań jeszcze od widzów. Zaczynamy. Tych, którzy chcą więcej. Na spotkanie zaprasza mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu mPIK Premiera Online. Gościć u Państwa w domu. Przed nami kolejna premiera online Empiku. Całość tego spotkania będzie dla Państwa tłumaczył Bernard Kinow na język migowy. Bardzo się cieszymy, że Państwo razem z nami są i zapraszam od razu do aktywnego udziału w tym spotkaniu. Będzie też z nami przez całą rozmowę Magda, której Państwo nie widzą, ale bardzo intensywnie będzie zbierać pytania do naszych gości i czas najwyższy się już do nich przenieść. Przenosimy się do Gdańska. Ewelina Wojdyło i Janusz Leon Wiśniewski. Powiem Państwu tak, zawodowo kochająca książki nauczycielka pełna pasji i poczytny, doskonale Państwu znany pisarz, a prywatnie zakochani bez pamięci, tak o nim myślę po lekturze książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, zakochani bez pamięci Linka i Nuszek. Tak, drodzy Państwo, tak do siebie mówią na co dzień, chociaż powiedziałam, że zakochani bez pamięci, a potem czytając książkę, przewrotnie pomyślałam, że może zakochani z pamięcią, do detali, emocji, wrażeń, zapachów. O tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Ewelina Wojdyło i Janusz Leon Wiśniewski zabiorą nas ze sobą do Nowej Zelandii, ale obiecuję, że nasze piątkowe myśli będą też krążyć pod różnymi szerokościami geograficznymi, bo zatrzymamy się na chwilę na Kaszubach, będziemy też na przedmieściach Konina. Szerokości geograficzne i konkretne miejscówki będą schodziły na plan dalszy, dlatego że najważniejsze będzie wspólne doświadczanie świata. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że się spotykamy. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, witamy wszystkich. Zanim otworzymy książkę Nowa Zelandia, podróż przedślubna, to ja muszę zapytać o emocje, bo to oczywiście nie jest pierwsze spotkanie autorskie, natomiast wyjątkowa sytuacja na pewno w życiu pana Janusza, który miał też w swoim życiu doświadczenia pisania książki w duecie, ale powiedzmy sobie szczerze, tutaj sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ współautorka jednocześnie jest ukochaną w życiu, więc jakie emocje Państwu towarzyszą dzisiaj? No to może ja zacznę. Przede wszystkim cały czas chyba te same, które podczas podróży, chociaż jesteśmy w Gdańsku i powinny one być zdecydowanie bardziej spokojne, ale no, chociaż pogoda nie nastraja, jesteśmy podekscytowani tym spotkaniem. Cieszymy się, że możemy promować naszą wspólną książkę, książkę podróżniczą. Teraz wszyscy chyba z nas marzą o tych podróżach i w związku z tym sama ta rozmowa na nowo nas przeniesie do fantastycznej przestrzeni. To jest świetne, że dzisiaj możemy się właśnie przenieść do Nowej Zelandii. Więc to są emocje dobre, bardzo dobre. Piękne, piękne wspomnienia. Każde takie spotkanie wywołuje wspomnienia. Zresztą dotknięcie tej książki. Dzisiaj o tej Nowej Zelandii dużo myślałem. Sprawdziłem nawet, jaka jest tam pogoda, a tam jest początek jesieni. Tam jest 12 godzin później. Tam jest teraz godzina plus 12, czyli u nich jest 6 rano teraz. Mają 17 stopni. O poranku, czyli dobrze, czyli znaczy, że jest to zapowiedź dobrego i ciepłego dnia. Są tak jak my, odizolowani jeszcze ciągle od świata. Oni zawsze są odizolowani, ale teraz są odizolowani z powodu pandemii. Natomiast dobra wiadomość, o którą wyczytałem o Nowej Zelandii, jest taka, że wczoraj, w dniu 15 kwietnia, nie było żadnych zachorowań na koronawirusa w Nowej Zelandii. A w ogóle ich było przez cały okres pandemii od pierwszego przypadku 2591, więc niewiele. Udało im się przejść przez to
opanowali to. Jeśli nie ma żadnych zachorowań w dniu wczorajszym, a w poprzednim miesiącu było ich 20 przez stałe, czyli opanowali to. To dobra wiadomość, taka może być, że dojdziemy do tego momentu jak najszybciej, aby się to stało. Bardzo się cieszę, że zaczynamy od dobrej wiadomości i zapewniam Państwa, że tych dobrych wiadomości dzisiaj będzie więcej. Bardzo podoba mi się koncepcja, drodzy Państwo, podróży przedślubnej. Faktycznie ona ma zdecydowanie więcej sensu niż podróż po tym najważniejszym życiowym, tak? No to skupmy się na tym, dlaczego ta podróż przedślubna, tym bardziej, że Pan, Panie Januszu, wraca nawet do Woltera, który podobno po raz pierwszy użył takiego sformułowania jak miesiąc miodowy. Więc najpierw jest miesiąc miodowy, a potem w swojej powiastce filozoficznej napisał, że następuje drugi miesiąc piołunu. Ale pan też przytacza takie konkretne badania naukowe, które pokazują, że jednak zdecydowanie, zanim się zdecydujemy na ślub, wyjechać wcześniej niż po ślubie. Dlaczego? To faktycznie ta tradycja podróży poślubnej albo miesiąca miodowego, dlatego ona się nazywa podróż poślubna, bo w czasie tego miesiąca ci młodzi przeważnie gdzieś wyjeżdżali. U nas, a miesiąc miodowy z kolei, ta nazwa się bierze stąd, że podczas weseliska przed nocą poślubną wszystkich pojono słodkim napojem na bazie miodu i stąd, aby spowodować wiadome działanie afrodyzyjne u młodych państwa. Natomiast tak, ja przekonuję w pierwszym rozdziale bodajże, zresztą Eweniki nie musiałem do tego przekonywać, że podróż przedślubna jest lepszym formą niż podróż poślubna, dlatego że podróż przedślubna nie może skończyć się źle. Ze względu nawet, że jeśli skończy się rozstaniem ludzi i bólem, i cierpieniem, i tęsknotą, jest to pozytywny w pewnym sensie skutek, w cudzysłowie go biorę, ze względu na to, że pozwoli nam podjąć pewną decyzję, czy chcemy z tą osobą spędzić resztę swojego życia, czy nie chcemy z tą osobą spędzić resztę swojego życia. Gorzej, gdybyśmy do tego wniosku doszli po ślubie w czasie miesiąca biodowego, na przykład na Bora Bora, bo wtedy radość z tego faktu mają jedynie adwokaci, którzy rozwodzą takie pary i nic z tego nic nie ma, bo to jest wtedy traumatyczne przeżycie. Złożyło się jakąś piękną obietnicę, miało się piękne nadzieje, okazuje się, że to była zła decyzja. Dlatego wszystkim radzimy pojechać w jakąś podróż przedślubną, może być na Bieszczady, może być na Kaszuby, może być gdziekolwiek, ale żeby sobie zdecydować, że to jest to, że to jest ta podróż. Patrzę teraz w stronę pani Eweliny i ja myślę, że to dzięki właśnie pani czytelnicy dowiedzą się dużo o tej prywatnej stronie Janusza Leona Wiśniewskiego, który do tej pory dość mocno strzegł prywatności, a ta książka, oprócz tego, że państwo nas zabierają między innymi do Nowej Zelandii, to odkrywają też trochę prywatności. Mamy 10 dni w podróży, ale też ponad 10 lat wspólnego życia. Czy tutaj były jakieś dyskusje, ile ujawniamy, gdzie stawiamy granice i czy Janusz Leon Wiśniewski dał się łatwo namówić do tego pomysłu, żeby też wprowadzić trochę czytelników do domu i do podróży? Czy były jakieś protesty? Bardzo jestem ciekawa. Ja myślę, że ja jestem bardziej introwertyczna w tej książce niż Janusz, który zdecydowanie więcej mówi o mnie niż i o tym, co myśli o mnie, jak mnie postrzega, niż ja. Ja rzeczywiście faktycznie miałam bardzo duży problem z tym, takim powiedziałabym, ekshibicjonizmem i kiedy tam jakąś namiastkę tekstu wysłaliśmy do wydawcy, to zadzwonił i mówi: słuchaj, ale może mogłabyś tak trochę więcej opowiedzieć o tej waszej relacji, może zdradzić jeszcze, oczywiście z poszanowaniem waszych granic, ale myślę, że czytelnicy chcieliby zobaczyć was w tej podróży jako para. No i tak naprawdę nas, nie namawiał, bo ku mojemu zdziwieniu właśnie to ja większy miałam problemy z pisaniem o tej relacji. Generalnie tak trochę ciągnięta przez wydawnictwo, ale też przez Janusza, który odwrotnie to namawiał mnie właśnie do tego, żebym jednak coś tam próbowała napisać.
No, rzeczywiście to było dla mnie wyzwanie. Miałam duży problem, żeby jednak pisać o nas, o naszej relacji. Nie do końca jestem cały czas przekonana, że to może być w ogóle interesujące. Janusz mnie przekonuje, że to jest zazwyczaj interesujące, kiedy możemy podejrzeć rąbka tej prywatności, czego no dzisiaj jakąś namiastkę mamy, bo jesteśmy przecież w mieszkaniu naszym Gdańsku, w którym mieszkamy na co dzień. Państwu jakiś tam fragment tego z tyłu widzicie, więc trochę mnie do tego przekonał. Chociaż sam rzeczywiście bardzo dba Janusz o swoją prywatność i generalnie stara się jakoś bardzo nie atakować tą prywatnością. Ale to na pewno jest zawsze wyzwanie, tym bardziej, że ja chciałam napisać książkę właśnie, no, powiedzmy o tym, co my widzimy, a nie co jest między nami. Ale to oczywiście nie da się tego uniknąć, bo w czasie podróży no, później mieliśmy taki zamiar, żeby przede wszystkim pokazać z dwóch stron, ze strony takiej kobiecej i ze strony męskiej. To założenie jest zawsze inne patrzenie, bo jesteśmy wszystkimi dwiema różnymi osobowościami, więc z tego wynikają przede wszystkim te różnice podstawowe. Ja nie wiem, ja w pewnym momencie, kiedy wysłaliśmy manuskrypt, znaczy pierwszy fragment do wydawnictwa, które chciało liznąć tego, bo nie wiedziało, czego się spodziewać po tej książce. Ja nie mam swojej, mam ponad prawie 30 różnych książek napisanych i różnych typów, i zbiorę opowiadań, i eseje, i felietony, i książki popularno-naukowe, i trzy bajki, trzy historie, książki dla dzieci. Natomiast książki podróżnicze jako takiej nigdy nie napisałem. Może podróżuję już od bardzo, bardzo dawna. To dopiero ta decyzja o pojechaniu do poleceniu do Nowej Zelandii spowodowała, że chcieliśmy się z tym podzielić. Wydawało mi się, że nie przekraczamy i wydaje mi się do dzisiaj, że nie przekraczamy tam żadnych granic intymności. Opowiadamy o sobie w podróży. I pamiętam, kiedy wysłałem ten pierwszy rozdział i ten tytuł się pojawił, to jako podtytuł przeszmuglowałem coś, czego Weinka nie zauważyła w ogóle. No wiecie, ten podtytuł brzmiał Podróż przedślubna. Ja wiem, że powinno się oświadczać swojej kobiecie w inny sposób, a nie pod tytułem książki, ale ona po prostu tego w ogóle nie zwróciła na to uwagi. Ale chwileczkę, to tu się zatrzymajmy. Czy ja naprawdę mam uwierzyć w to, że wcześniej nie było rozmów o ślubie i że ten podtytuł był formą zapytania, wyjdziesz za mnie? Rozmów o ślubie, tak naprawdę chyba nie było jakichś takich poważnych. My się czujemy, nie potrzebujemy do tego jakiegoś podpisu i urzędnika, który będzie przy tym, jak ja składam obietnicę tej oto kobiecie. Ale w którymś momencie z różnych powodów zaczęliśmy myśleć o uporządkowaniu tych spraw, jeśli jest się z sobą 10 lat. I ma pani rację, to było takie przeszmuglowanie pewnego pytania, które nie zostało w efekcie zauważone, a ona potem, kiedy zwróciłem na to uwagę, a w zasadzie wydawnictwo zwróciło uwagę, że mi się bardzo ten tytuł podoba, przyszła do mnie, a mówi, a to ty tak na poważnie? Padło hasło wydawnictwa, więc bardzo gorąco pozdrawiamy przy okazji wielką literę. Tak. Wielkie słowa tutaj padają. No, jedna z najbardziej romantycznych historii w takim razie oświadczeń tutaj nam się pojawiła już na początku tego spotkania. Niezauważona, zwrócić uwagę ja na początku. Ja wychodzę na bardzo nieromantyczną kobietę, która ważne informacje, które do niej się dostosuje, czy kieruje, w ogóle nie zważa na nie. Nie, chciała się skupić na treści książki, a nie na tytule. Nie, tak naprawdę uświadomiła mi to wielka litera, kiedy mówi, słuchajcie, a może zamiast Nowa Zelandia zrobimy podróż przedślubna i jako w podtytule Nowa Zelandia. Wie. Co? O co chodzi? No tak, jeszcze bardzo skoncentrowałam się na tej podróży i nie... Tak naprawdę myśmy mieli sporo podróży. Ta jest dość specjalna, bo jest bardzo daleko. Ja nie wiem, czy pani tak ma, ale jak gdzieś się bardzo daleko jedzie, to człowiek oczekuje jeszcze większej tajemnicy, niż by się pojechało bliżej. Kiedy ja jadę do swojego rodzinnego Torunia, to tak jakbym gdzieś pojechał taksówką w Gdańsku. Ale jakbym nie ma pojechać do Bieszczady na przykład,
to to już jest związane z pewnym oczekiwaniem. I pewnie wielu ludzi tak ma. Im dalej, tym więcej niespodzianek powinno być i tak dalej. Ja już byłem jeszcze dalej. Ja, bez Eweliny. Bo byłem kiedyś na wyspach Polinezji Francuskiej, które są jeszcze dalej niż Nowa Zelandia. Nawet obojętnie, z której strony się leci. Czy przez San Francisco, czy leci się przez Singapur, w tamtą stronę są jeszcze dalej. Ale wydawało mi się, że ta Nowa Zelandia właśnie zasługuje na to, żeby ta podróż była przedślubna, a nie na przykład podróż na Galapagos, które też jest daleko, ale nie tak daleko. To skupmy się na pierwszych problemach, które się pojawiły w podróży, ponieważ piszą Państwo bardzo słusznie, że podróż pokazuje człowieka, z którym jesteśmy 24 godziny na dobę i kiedy pojawiają się sytuacje nieprzewidziane, to od razu ujawnia się też charakter tego współtowarzysza. Czy on będzie nas jeszcze dociskał i mówił, a mogłeś, a mogłaś, a zaniedbałeś, a tutaj jesteś gapą, czy włącza tryb zadaniowy i robi wszystko, żeby dopasować się do sytuacji. I tutaj widzę, że to jest wyjątkowo zgrany duet, ale zacznijmy sytuacji pod hasłem wiza. No i tak sobie myślę, że teraz taki zimny pot na plecach pana Janusza powinien się pojawić, o którym pisze w książce. Tak jest, już nie jest zimny, ale jeszcze ciągle idzie w kierunku letniej temperatury. Jest historia, której z pewnością nie zapomnę, dlatego że jesteśmy w Gold Coast, to jest 3,5 godziny lotu jeszcze na kontynencie australijskim i Ewelinka gdzieś około północy na dzień, na kilka godzin przed lotem pyta mnie, czy my do Nowej Zelandii potrzebujemy wizę. O siódmej lot, a to jest około 23. A ja ze spokojem odpowiadam, pewien swoich wiadomości, bo sprawdzałem je w listopadzie 2019 roku, a to jest 2020 rok. Odpowiadam spokojnie, nie, Polacy, ja również, bo ja leciałem na niemieckim paszporcie, i ty i ja nie potrzebujemy wizy z Unii Europejskiej. Ale tak dla pewności, coś, jakiś stukot w głowie mnie, a zerknij i się upewnij. I się upewniłem natychmiast w internecie i się dowiedziałem, że w styczniu, tu przed naszą podróżą zmieniono przepisy, że jest potrzebna wiza, aby wlecieć do Nowej Zelandii i że tę wizę koniecznie trzeba mieć. I obwieszczam to Ewelinie, spodziewając się jakiegoś, no takiego typowo, no nie chcę tutaj... A nie mówiłam ci, miałeś to sprawdzić, a przecież ty się zajmujesz wizami, ja się zajmuję czym innym i dalej. A ona nie. Ona pierwsza ruszyła na poszukiwanie portalu, gdzie moglibyśmy wizę jak najszybciej znaleźć. Ja też zacząłem szukać na... Ona w tym swoim telefonie, co ja w ogóle podziwiam, że można to robić telefonicznie, na telefonie to wszystko. Ja z kolei na komputerze. Całe szczęście to połączenie Wi-Fi w tym hostelu, w którym nocowaliśmy, to było dobre. I 2 godziny później mieliśmy wizę. Wszystko zorganizowaliśmy. I tu mi się właśnie... podobało, że mam człowieka, który chce ze mną rozwiązać problem, a nie szukać winnego tego problemu. Pomyślałem, że ona pewnie chce najpierw rozwiązać problem, a dopiero po rozwiązaniu mi powie. A nie mówiłam. Ale nawet wtedy mi nie powiedziała, a nie mówiłam. Cieszyliśmy się bardzo na to, że ta wiza elektroniczna się znalazła i że ten problem się rozwiązał, dlatego że to by całkowicie skomplikowało nam plan i byłoby ogromnym rozczarowaniem i udało nam się to wszystko załatwić. Także następnego dnia rano z wizą lecieliśmy, co nie było końcem problemów, bo te problemy jeszcze tam dalej w tym locie się odbywało, ale to jest zupełnie inny temat. Kiedy się czyta Państwa książkę, to od razu czuć, że spotykają się ludzie, którzy patrzą na siebie z ogromną czułością i miłością. I to w zasadzie w każdym zdaniu jest odczuwalne dla czytelnika. Pan Janusz przed chwilą powiedział, że to jest początek problemów. To panią Ewelinę poproszę o wprowadzenie w tę historię, kiedy na pokładzie samolotu pada co najmniej niepokojący komunikat z ust pilota. I nagle to, co było zaplanowane, kompletnie mówiąc kolokwialnie, te wszystkie plany biorą w łeb, ale czasami jest tak, że to świat nam podsuwa nowe rozwiązania, więc powiedzmy, jakie były plany, pani Ewelino, no i co przyniósł los? Przede wszystkim, oczywiście nie jesteśmy jakoś tak bardzo przesądni, chociaż ja chyba bardziej niż Janusz. No, Janusz był 13 luty, więc chyba piątek, nie wiem, czy to był piątek czy nie, ale na pewno 13 luty. I wjechaliśmy na lotnisko czarnym samochodem. Pewnie jakiś kot się podczepił jeszcze pod ten samochód.
No, oczywiście tam jeszcze na lotnisku był problem, bo musieliśmy kupić natychmiast bilet powrotny, o czym oczywiście w swojej spontaniczności nie widzieliśmy, że trzeba mieć bilet powrotny z Nowej Zelandii do Australii, bo byśmy nie mogli tam po prostu dolecieć, więc szybko znowu w komórce, w zasadzie to jest to przedłużenie tej nocy z tą wizą, więc znowu trzeba szukać. No i biegniemy naprawdę już sądząc, że ten samolot się zamknie, już nas nie wpuszczą. Biegniemy z tym bagażem podręcznym, oczywiście ta kość mii, którą opisujemy i którą zakupiliśmy w Brisbane w Australii, wieziemy przez pół świata, martwimy się, że na pewno nas przez to zatrzymają, że będziemy musieli się więcej wytłumaczyć. No ale kiedy już udaje nam się wejść do tego samolotu, siedzimy sobie wygodnie, tacy trochę już zmęczeni, bo i ta noc w zasadzie chyba, nie wiem, czy my żeśmy spali, może tam na chwilę udało się przymknąć oko. No właśnie się dowiadujemy, że no, mieliśmy jechać do Queenstown, czyli na dół tej wyspy dolnej, czyli wyspy południowej. I tam z tego Queenstown zwiedzić Milford Sound. Mieliśmy tam zarezerwowany samolot i wszystko było zorganizowane. Się okazuje, że słyszymy zupełnie tak spokojnym głosem pilot nam mówi, że niestety... Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Nie żadnym spokojnym głosem. Bez dzień dobry. No. Włącza się głos, jakiś taki niewyraźny i zdecydowanie smutny. Ja rozumiem, że smutny, bo zmienia się plan lotu z powodu awarii komputera. I teraz jest długa przerwa. Nie wiem, czy on chciał zagrać jakąś taką tą... Nie wylądujemy w Queenstown, tylko musimy lecieć do Christchurch. No, powiedział nam to, kiedy już byliśmy w niebie, więc to nie było zupełnie na początku, więc się trochę, generalnie ja nie jestem wyjaśniwa, ale pomyślałam sobie, ojej, no to coś tutaj nie jest miłego, nie jest dobra wiadomość. No i rzeczywiście wylądowaliśmy w Christchurch, to jest jakieś 900 km od Queenstown i trzeba było gdzieś prawie ponad 9 godzin autokarem jechać i wszystkie plany rozsypały się w jednej chwili. No absolutnie, noclegi, ten samolot, który był wynajęty, to był gdzieś wszystko... Malutki samolocik, który miał nas dowieźć do Milford Sound. Ze względu na to, żeśmy wiedzieli, że tam jest droga zamknięta i nie będziemy mogli autem się poruszać, a bardzo chcieliśmy zobaczyć to specjalne na listę UNESCO miejsce, chyba najbardziej magiczne i w ogóle zaliczane do najpiękniejszych miejsc świata, więc przede wszystkim jechaliśmy do Queenstown po to, żeby dotrzeć do tego Fiordlandu. No okazuje się, że niestety, no i znowu trzeba było planować, no w związku z tym, no tak, to są koszty spontanicznych podróży, takich, których się nie planuje do końca i trzeba, no ale z drugiej strony, no, wiadomo, jak w podróży trzeba natychmiast zmodyfikować swoje plany i przedstawiać te plany. No nie ukrywam, że oczywiście zawsze pomaga internet. Jak jest internet, to oczywiście na każdą sytuację rozwiązać. No oczywiście na pokładzie samolotu tego internetu nie było, w związku z tym nie można było nic zrobić. Czuliśmy tylko złość. Nie wiem nawet na kogo. No, ja jako informatyk na pewno na komputer i na jakiegoś informatyka, który z tym programem, ale to pewnie od hardware'u zależało. Faktycznie rzekomo wysiadł komputer, który nie pozwalał lądować w Queenstown, który jest otoczony górami. I prawdopodobnie przy naprowadzaniu w terenie lądowanie w Zakopanem jest o wiele trudniejsze niż lądowanie w Gdańsku, to jest oczywiste ze względu na całą tą technikę. I polecieliśmy do tego Christchurch. Już samo Christchurch brzmiało źle. Złowróżebnie. Awaria w samolocie, Christchurch, naprawdę to nie brzmi dobrze. Sprawdziłem, czy my na 13 miejscu nie siedzimy dzisiaj. Ale nie, tam z nas w 13 rzędzie nie siedziało i nie było 13 miejsca. W ogóle złowróżebnie, zaraz przypomniała mi się ta historia o tym naziolu, który zabił mnóstwo ludzi w zamachu terrorystycznym i to było bardzo niedawno, bo w marcu rok przedtem. Wylądowaliśmy tam, to jest linia lotnicza, która niespecjalnie dba o swoich pasażerów.
nie ma tam żadnych odszkodowań, voucherów. Po prostu jest tam napisane bardzo małym drukiem na bilecie, że linia jest zobowiązana do dowiezienia pasażerów do wyznaczonego miejsca. A w jaki sposób nas tam dowiezie? Nie jest to specyfikowane. I faktycznie odstawiono po 2 godzinach jakiś autobus. Większość ludzi już wynajęło swoje samochody. Myśmy nie wynajęli tego samochodu, bo wierzyliśmy, że może polecimy jednak tam. I wsadzono na scenę autobus i pojechaliśmy 9 godzin. Przejechaliśmy to, czego nie planowaliśmy na Wyspie Południowej. Przejechaliśmy z Christchurch i spotkało nas jakaś taka chyba nagroda za ten wpadnięty komputer, bo oglądaliśmy przepiękne miejsca, których nie, w ogóle nie uwzględniliśmy na naszej trasie. I Pukaki, i Tekapo, i ja się dowiedziałem, że istnieją takie odcienie błękitu, które ona umiała nazwać, a ja nie, jak to mężczyzna, tylko wiedziałem, że ten jest bardziej niebieski, a ten jest inaczej niebieski i tak dalej. Więc spotkała nas jakaś taka nagroda za to. Straciliśmy Milford Sound i Fiordland, bo przez powodzie nie można było się tam dostać samochodem. Bilet na samolot nam przepadł, miejsce w hotelu nam przepadło, ale wszystko to odkręciliśmy. Ale to jest bardzo ciekawe, bo Państwo pokazują, jak początkowa złość zamienia się ostatecznie we wdzięczność za to, co można było zobaczyć przez ten plan, który został wywrócony do góry nogami. Pan Janusz powiedział o tych kolorach. Przypomniał mi się mój mąż, kiedy coś mu powiedziałam, że coś jest koloru morelowego, powiedział, morela to jest owoc. Nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. To ja się teraz zwrócę do pani Eweliny, żebyśmy wyjaśnili, co to jest kolor pukaki, bo teraz w takim wewnętrznym języku państwa to funkcjonuje. Odniesienie oczywiście do jeziora, którym się można zachwycić bez wątpienia w Nowej Zelandii. Jaki to jest odcień turkusu? No to są tak niesamowite odcienie różnego, w zasadzie to tak jakby rozpróć niebieski kolor i spróbować w atomach go pokazać na absolutnie nowe, bo tam jest naprawdę najróżniejszy. I ja w zasadzie nazywam na końcu, wymieniając różne przymiotniki tego niebieskiego koloru, nazywam go pukaki, bo żaden odcień chemiczny nie jest w stanie oddać tego koloru, bo to nawet nie jest turkus. Dlatego, że on w zależności od promieni słonecznej zmienia tą swoją tonację. Dlatego też w książce pisze, że trzeba po prostu wygooglować i natychmiast zobaczyć to jezioro Pukaki, które jest tak magiczne i robi niesamowite wrażenie. Więc to za sprawą tego kierowcy, który nas wcześniej, tam widzieliśmy bardzo podobne jezioro Tekapo i prosimy go, żeby się zatrzymał, on mówi nie. Poczekajcie tutaj na niesamowite doznanie. No i oczywiście, żeśmy się tam zatrzymali na tym Pukaki, podziwiając kolory różne, w ogóle tonacje tego jeziora, które sprawia wrażenie naprawdę niezwykłego. I to jest jedno z takich jezior, które na nas robi naprawdę wielkie, wielkie wrażenie, bo tam biel Alp, gór, musztardowe pola, wysuszona trawa i ten turkusowy kolor jest po prostu niesamowity, robi wielkie wrażenie. Tak, to była faktycznie nagroda za to, co wiedzieliśmy, że się nie uda, ze względu na właśnie tą powódź, która w Australii spotykały nas jeszcze, dopalały się, bo pamiętacie Państwo, co tam były w zeszłym roku ogromne pożary. Katastrofalne pożary. Myśmy to jadąc do Gold Coast, z którego lecieliśmy do Australii, ciągle jeszcze te pożary widzieliśmy. A tutaj z kolei w Nowej Zelandii była ogromna susza i na dodatek w tym miejscu, gdzie jest ten Fiordland, gdzie jest to Milford Sound, przy którym fiordy w Norwegii przypominają jakieś makiety Lego, bo tak to można porównać. I nam się to odbiera. A my mamy przecież tylko 10 dni. Tu po to w zasadzie przyjechaliśmy. To miało być cream of the cream pobytu na tej Wyspie Południowej i ten cream of the cream ktoś nam z tej śmietanki po prostu wyjadł. Natura nam to wyjadła. Następnego dnia oczywiście, jak już przyjechaliśmy do tego Queenstown, pojechaliśmy, żeby sprawdzić, że może ta powódź. Podjechaliśmy tak daleko, jak się dało, za naszym wynajętym samochodem i faktycznie był szlaban.
i nie można było dalej jechać. Mówiono o tym w radiu, w związku z tym wiedzieliśmy, że ta droga jest zamknięta. Ale wyszedł ze mnie cały Słowianin, mianowicie był Szlabani i Polak. Przy tym Szlabani nie było ani kamery, ani strażnika. Ja tak spoglądałem w oczy Eweliny i tak mówię, a może jednak, wiesz co, może przejedziemy. Szlaban chciałem podnosić, ale ona mnie od tego odwiodła i słusznie, dlatego że nie wiadomo, co by nas spotkało, a mogły nas spotkać ogromne kłopoty. W związku z tym poszliśmy tylko na spacer, siedliśmy z powrotem w samochód i to był 14 lutego, w związku z tym podarowałem jej lizaka, bo tradycyjnie w walentynki zawsze jej lizaka daruję i wróciliśmy do końca. Muszę Państwu powiedzieć, że pięknie się na Państwa patrzy z dużą przyjemnością i z dużą przyjemnością się Was słucha, bo zwracam uwagę też na słowa. Z jednej strony słyszę humanistkę, która jednak przez to połączenie z umysłem ścisłym, mówiąc o kolorach, już mówi o atomach, że ten turkus jest już rozkładany na atomy, więc to wszystko pięknie współgra. Krótka informacja dla tych z Państwa, którzy teraz do nas dołączyli. Ewelina Wojdyło, Janusz Leon Wiśniewski, dzisiaj razem z Państwem. Nowa Zelandia, podróż przedślubna, a teraz ważne i najważniejsze. Skoro ważne i najważniejsze, to pytanie do Państwa brzmi tak. Co jest najważniejsze w podróży? Zastanawiam się, czy padnie odpowiedź towarzystwo, czy nie. I co jest najważniejsze w związku? Bo tak jak wspominałam, książka nas zabiera i odkrywa świat przed czytelnikiem, ale też odkrywa tak naprawdę, myślę, fundamenty związku. Zwraca uwagę na detale, na pewne rytuały, drobnostki, które tworzą ten wewnętrzny świat ludzi, którzy są w sobie zakochani. Więc zacznijmy od tego, co jest najważniejsze w podróży. Pani Ewelino. No myślę, że taki w ogóle umiejętność ze sobą rozmawiania również w podróży i przede wszystkim no właśnie nie ponoszenie się emocjom tym negatywnym, myślę, żeby nie było takiej sytuacji, żeby właśnie nie trzeba było mówić, a nie mówiłam, bo jakby ta sprawa z widzą, która się tutaj pojawiła jako przykład, no gdzieś tam wcześniej też mieliśmy podobną sytuację na Kubie. No właśnie umiejętność chyba, kiedy człowiek stoi przed jakimiś problemami, umiejętność rozwiązywania tych problemów i jakaś próba natychmiastowej reakcji na te problemy, żeby rzeczywiście się nawzajem wspierać, to produkty. No i przede wszystkim patrzenie chyba w tym samym kierunku, ale zupełnie łapanie różnych bodźców, tak? Dlatego, że my rzeczywiście łapiemy inne rzeczy, zwracamy uwagę na inne rzeczy i później dzielenie się. Często mam takie wrażenie, że my jesteśmy niby w tym samym miejscu, ale w ogóle na pewne inne rzeczy patrzymy i opowiadamy sobie o tym samym miejscu. No chociażby tak było, kiedy byliśmy w tych basenach geotermalnych na Wyspie Północnej. Ja tam chodziłam sobie i mówiłam o, powiedzmy, o kolorach, o tych wszystkich, powiedzmy, zmysłach, wrażeniach synestezyjnych. A Janusz przy każdej tabliczce z uwagą o tych wszystkich atomach, jakichś takich składach chemicznych. Mówię, jej, czy ty jesteś w stanie to zapamiętać? I on później mi to opowiadał. A ja mu opowiadam o zupełnie innych rzeczach, więc to jest chyba też fantastycznego, żeby w tej podróży wymieniać się nieustannie ze sobą rozmawiać i w związku z tym wzbogacać podróż. Nie, ja wszystko to zauważyłem, co ona zauważa, ale ja chciałem wiedzieć, dlaczego tam śmierdzi. Jaki związek, jakie się tam pojawiają, skąd się w ogóle to wzięło? Dlaczego nie dominuje tylko siarka, jest fosfor? Ja chciałem to wszystko, no oczywiście nie wszystko wyczytałem w tym. Tak, my niby patrzymy w tym samym kierunku, ale widzimy różne rzeczy. Ona jest absolutnie zhumanizowana. Dostrzega jak gdyby stwórcę, który maluje obraz. I ten obraz, tych obrazów przepięknych zostało przez naturę namalowanych w Nowej Zelandii całe mnóstwo. To, według mnie to jest jakaś jedna wielka galeria na świeżym powietrzu. Natomiast ja chcę również wiedzieć, czym on malował i dlaczego tak jest.
Jeśli opowiadamy o geotermii, ja chcę wiedzieć, dlaczego jest tutaj akurat ta geotermia. Ja chcę wiedzieć, że tutaj się te dwie płyty tektoniczne z sobą stykają i w związku z tym jest 5000 trzęsień ziemi na rok. No to jeśli 5000 na rok, to można policzyć, że to jest kilka trzęsień ziemi na dzień. Ja chcę to rozumieć, dlaczego tym Maurysom się tak udało, że nie muszą pieców zakładać w domach, dlatego że jak chcą ugotować sobie obiad, to idą do ogródka i stawiają ten kociołek nad jakimś źródłem termalnym. To mnie wszystko pasjonowało, ale z punktu widzenia bardziej chemika, fizyka, może nie geologa, ale chciałem to zrozumieć. Ewelinka z kolei cieszyła się tym ciepłem, które miała pod stopami. Widziała kolory w parze, które unosiły się z nad tych fumaroli, które te fumarole, czyli te para dychające dziury w ziemi. I to się trochę uzupełniało i mi się wydaje, że w naszej książce też tak jest, że spoglądamy na to, ja bardziej szkiełkiem i okiem, a ona bardziej sercem i uczuciami, i emocjami. Bardzo podoba mi się Państwa rozmowa w muzeum, kiedy jest propozycja pewnej taktyki, żeby mniej rozmawiać ze sobą, a więcej chłonąć. I tutaj się pojawia protest, kiedy Pan Janusz podobno mówi, że ja wolę mniej, ale razem. No to tutaj widziałam, że naprawdę były poszukiwania, jak się zabrać do tej podróży, żeby wchłonąć wszystko, a to było tak urzekające, że najważniejsze było to razem, a nawet nie ile, tylko że razem. To prawda, chociaż ja czasami potrzebuję jakiejś tutaj, byliśmy przez ten miesiąc, co się w zasadzie naszym takim stażu znajomości zdarzyło, żebyśmy byli 24/24 i z taką trochę dużą obawą to traktowałam, bo właśnie ta świadomość tego, że jednak jesteśmy mimo wszystko osobni i my lubimy tą swoją przestrzeń samotną, właśnie Gdańsk nam daje taką możliwość. Chociażby można było wychodzić do pracy i wtedy się jest, wiadomo, albo gdzieś tam wyjechać, wyjść. Natomiast takie podróże nie. I dla mnie to muzeum było takim miejscem, gdzie mogłam sobie od tych eksponatów do eksponatów podchodzić, czytać ze spokojem, chodzić własnymi ścieżkami, gdzieś tam znikać. A on właśnie chciał nieustannie, chciał o tym rozmawiać, więc to była ta sytuacja chyba jedyna. Być może ja już to wyczułam ten rodzaj takiego przesytu, albo chęci właśnie gdzieś tam ucieczki trochę. A ja muszę wtedy, no i to jest właśnie ta różnica w postrzeganiu świata. Ale nie chciał tylko. Chciał nieustannie, powiedzmy, nie. Się ze mną rozmawiać na ten temat. Egoizm. Ja po prostu, Ewelinka spogląda na wszystko, co jest związane z kulturą w określonym kontekście. Ma niesamowitą wiedzę. Ona nakłada na to, co się widzi, czy to, co przeżywamy, to, co czytamy, na pewien kontekst. Bo ja mogę to na zupełnie inne konteksty, ale nie jestem humanistą. Natomiast jeśli jest coś i ja chcę się coś dowiedzieć, mam kobietę, która może mi to powiedzieć, bo nie dość, że ładna, to jeszcze mądra i wszystko to wie, no to dlaczego nie mam z tego wykorzystać? Jak wyjdziemy z tego muzeum, to na pewno zapomnę natychmiast, jakie obrazy tam wisiały, czy jakie dzieła sztuki tam wisiały, jakie to miało znaczenie, jaki to był styl, czy on miał swój odpowiednik w Europie i to wszystko chciałem wiedzieć. I ona, dlaczego miałem jej o to nie zapytać? Ja nazywam nasze wieczorne spotkania takimi wieczorami hedonizmu. Patronuję naszym spotkaniom Mbong, ale tutaj nie gromadzimy pieniędzy, a gromadzimy wrażenia, emocje i doświadczenia. Zapraszam na kolejną odsłonę naszej rozmowy, schowaną za tytułem Więcej. No to czas na więcej emocji i wrażeń. Ja bardzo lubię w Państwa książce to, że nie tylko opowiadacie o tym, co widzicie, ale uruchamiacie taki wirtualny wehikuł czasu i są też takie możliwe spotkania z ludźmi, z którymi powiedziałabym, że minęliśmy się w czasie. Pojawia się na przykład Katrin Mansfield, bardzo ciekawa postać, do tego stopnia, że podobno w głowie pojawił się pomysł na książkę. To panią Ewelinę poproszę o trochę wprowadzenia, bo to była osoba, która żyła krótko, 34 lata, ale ilość gwałtownych zwrotów akcji w jej życiu no naprawdę powoduje, że chce się zgłębiać zarówno tę biografię, jak i ma się już ochotę przeczytać powieść, która byłaby w tym zakorzeniona.
No przede wszystkim nie znaliśmy Mansfield w ogóle, choć okazało się, że później, kiedy szukaliśmy po powrocie do Polski jakichś książek, to się okazało, że czytelnik, wydawnictwo Czytelnik w latach 70. publikowało jej książki, a później, kiedy już wydawaliśmy naszą książkę, to okazało się, że wydawnictwo Oficyna wznowiło jej opowiadanie. I tutaj mamy też tę książkę w zasadzie pod naszym laptopem. I laptop stoi na mamy taką, tutaj taki stosik, żeby był ten laptop wyżej. I rzeczywiście spotykam się z Mansfield w Wellington, gdzie trafiamy do antykwariatu, zadając zawsze to samo pytanie, bo szukaliśmy polskich książek, polskich autorów. Janusz, znaczy razem pytamy o Olgę Tokarczuk, ale ja też zapytuję od czasu do czasu tak trochę filtrarnie, a Wiśniewskiego to nie macie książek? Chociaż ale że Wiśniewski nie był tam nigdy tłumaczony, ale może ktoś tam kiedyś jakąś książkę mógł przecież zostawić w antykwariacie. Dowiadujemy się właśnie od antykwariusza o Katrin Mansfield, która od razu wydaje nam się bardzo ciekawą postacią, bo ona wyemigrowała z Nowej Zelandii, tam przez Australię do Wielkiej Brytanii. Żyje krótko, ale bardzo intensywnie i ma oczywiście polski akcent, co mnie natychmiast interesuje w tej postaci. O tym też bardzo dokładnie Janusz opisuje, bo Janusz tutaj od razu, zresztą rzeczywiście Mansfield ma niesamowitą wrażliwość, która do mnie trafia i kupiliśmy ostatnio te opowiadania i czytamy, podczytujemy wieczorem. No, Mansfield ma polskie korzenie, bo spotyka pewnego krytyka literackiego, będąc w sanatorium w Niemczech i tam nawiązuje romans. Zresztą nie tylko z nim nawiązuje romans, bo ona miała też romanse z kobietami i taka bardzo nieszczęśliwa postać, ale co oczywiście rodzi się w głowie pisarza. No, pisze Janusz od razu gdzieś tam wymyślił, że chciałby napisać jakąś książkę z Mansfield i o tym na pewno chciałby się tutaj, no, pewnie opowie sam, dlatego że pomysł fantastyczny rzeczywiście. Nie, kobieta, która bardzo krótko żyła, ale bardzo intensywnie. Biseksualistka tak naprawdę. Dwukrotnie wychodziła za mąż, raz sprzed ołtarza uciekła, sprzed urzędnika, nie sprzed ołtarza. Taka bohema, no, była oczarowana Przybyszewskim, no, to był taki Wyspiańskim, to jest niesamowite, ten polski akcent mnie poruszył. Poprzez tego krytyka literackiego, Sobieniewskiego, który pochodził z Krakowa i on oczywiście zaraził ją tymi młodopolskimi klimatami, co nas nie dziwi, dlatego że rzeczywiście można było się dać pochłonąć. I to mi się strasznie spodobało, że ten jej życiorys. I zaraz natychmiast się podzieliłem, jadąc, jak ruszyliśmy samochodem, że chciałbym napisać o tym książkę. Weronika oczywiście zaraz mi powiedziała, że mi pomoże w archiwistyce, to znaczy, że wszystko znajdzie literackiego romansu. Na dodatek ten antykwariusz był niezwykle miły. Pamiętam jego zaczerwienione policzki, kiedy zapytaliśmy o Olgę Tokarczuk, a on biedak nie wiedział, kto to jest, a my mu mówimy, jak to, no przecież to noblisko, bo myśmy żyli tym, tak, bo to było, bo, że no, wszyscy wiedzą, jak to, i on się bardzo, i w związku z tym opowiedział nam o Mansfield, bo znalazł to polonikum w postaci tego romansu Mansfield z Sobieniowskim i tak dalej, i tak dalej. I na dodatek wyglądał identycznie. Wydawało mi się, że klonowanie dorosłych jest niemożliwe, ale tam było możliwe. On wyglądał identycznie jak mąż Manueli Gretkowskiej. Po prostu mi się wydawało, że między tymi książkami siedzi, a pani wie, jak on jest bardzo charakterystyczny. Bardzo charakterystyczny mężczyzna. I od razu czułem obecność Manueli Gretkowskiej i jej męża w tym antykwariacie i pomyślałem, że ona by się tam szczęśliwa czuła, bo to jest piękny, piękny, wolny kraj, ta Nowa Zelandia. Ale skoro padło nazwisko Manueli Gretkowskiej, to panie Januszu, pan musi mi teraz odpowiedzieć na pytanie, czy Manuela już przeczytała książkę Nowa Zelandia, podróż przedślubna, bo pan tam wyjaśnia, nie wiem, czy wcześniej to powiedział w sekrecie, czy nie, ale że takim marzeniem
jest napisanie wspólnej książki z Manuelą. Czy ona o tym wie już, czy się teraz dowiaduje? Nie wiem. Mam nadzieję, myśmy kiedyś, myśmy się spotkali nawet w Gdańsku, kiedy tu odbyły się targi książki, zresztą w bardzo smutnym czasie, tuż po zamachu na prezydenta Adamowicza. Oni tutaj byli z mężem, mieliśmy okazję krótko porozmawiać. Ja ją spotkałem również w innych okolicznościach. Tak, to jest moje marzenie, żeby z nią napisać książkę, nawet wymyśliłem tytuł. No właśnie, tytuł już wymyśliłem. To mi się bardzo w ogóle, tytuł jest fantastyczny. Gretowisko powinno się to nazywać. Byśmy gretowisko przejechali po różnych aspektach naszego życia. Mam nadzieję, że dotrze do niej ta informacja. Ja Manuelę Gretkowską jestem oczarowany nią od jej debiutu. My z Jest Emigranty, jeszcze jak ona była wtedy w Paryżu i tam mieszkała. Ja to czytałem, tą malutką, cienką książkę, która wstrząsnęła, ale w tym pozytywnym sensie, jako emigranta, który wyjechał do Niemiec i też się czuł emigrantem. Także ta Mansfield się pojawiła, ale w końcu podzieliłem się z tym wydawnictwem. Wydawnictwo mówi tak, Janusz, może kiedyś, ale teraz zajmij się czymś innym i napisz drugą część powieści Grant, bo tam mogłoby się dużo teraz zadziać. I pewnie ten projekt z Kathleen Mansfield, która tu jest trzecią książką od dołu, patrzę na co stoi. Zresztą bardzo fajnie wydano. Polecamy wszystkim. I w ogóle wygooglowanie tej postaci, bo to jest, ona miała niezwykły życiorys. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć też ten stosik, to ja tylko podpowiem, że można zajrzeć na facebookowe konto Pani Eweliny i tam można zobaczyć, jak wygląda profesjonalne przygotowanie do naszego dzisiejszego spotkania i kto wie, może ktoś też wyśledzi. Tak jest, taki prawdziwy, profesjonalny making of do spotkania. Za chwilę przed nami spotkanie od widzów, ale ja mam jeszcze jedno od siebie, bo pomyślałam sobie, że ludzi, którym smakuje życie, łączy jedna rzecz, czyli wrażliwość na detale. I teraz przypominam sobie z książki taką sytuację, która przecież spotyka każdego z nas. Przechodzimy wielokrotnie przez ulicę, jesteśmy na przejściu dla pieszych i mamy sygnalizację. Można po prostu stać i czekać, aż się zmieni światło, a można zauważyć, że zamiast tego ludzika, który zazwyczaj się wyświetla na sygnalizacji świetlnej, jest kompletnie inna postać, która otwiera kolejną historię. Pani Ewelino, poproszę, żeby trochę wprowadzić, bo to jest taki detal, który absolutnie zachwyca i to jest nagroda dla uważnych, bo można minąć po prostu sygnalizator, a można się zatrzymać przy nim i pociągnąć tę historię. To jest w ogóle niezwykła historia, bo wiąże się z pewną dzielnicą, a w zasadzie ulicą Wellington, czyli Cuba Street. My tam byliśmy, zwiedzaliśmy to miejsce, chodziliśmy po piesek biegnie. I właśnie na przejściu pieszych, dla pieszych jest światło i tam właśnie zauważyliśmy takiego dziwnego, zielonego ludzika z taką charakterystyczną czapką, nawet nie czapką, taką takim turbanem jakby na głowie. Zainteresowaliśmy się tym bardzo, kim jest w ogóle ta postać, na szpilkach, czyli zupełnie inaczej wyglądająca niż typowy zielony ludzi, który migocze. I okazało się, że to jest Carmen Rupp, czyli aktywistka antydyskryminacyjna, która pochodziła właśnie z Nowej Zelandii, która była w latach 60. i 70. strasznie zaangażowana w, no ona w ogóle była drag queen, zmieniła płeć albo była na etapie zmiany płci, ponieważ Nowa Zelandia jest bardzo tolerancyjnym krajem, to właśnie uczcili, dali jej tak zwane zielone światełko, jakby powracając do historii właśnie tej, że Carmen Rupp. I no, w związku z tym też stawiając tą kwestię antydyskryminacyjną na piedestale i pokazując, jak bardzo ważna jest ta uważność na odmienność i odmienności seksualne. I to mi się bardzo spodobało, bo to wiadomo, że Nowa Zelandia jest krajem niezwykle otwartym, niezwykle tolerancyjnym, ale sam fakt tego zielonego ludzika, który nas bardzo zdziwił, od razu chcieliśmy poznać historię, kto tam jest i dlaczego ten zielony ludzik jest tak bardzo inny od tych wszystkich innych zielonych ludzików świata. No i właśnie dowiedzieliśmy się o historii Carmen Rupp, ciekawej bardzo postaci, o której też dosyć piszemy tak wnikliwie, myślę, przedstawiając historię. No to będę, nie trzeba było się dużo dowiadywać w pierwszym barze, w którym się zatrzymaliśmy, bo jeszcze wtedy były bary otwarte.
Wtedy jeszcze nie było pandemii, kiedy my byliśmy, a o jakimś wirusie z Wuhan opowiadało się jako ciekawostkę. Wówczas wszyscy znali tą historię, szczególnie na Cuba Street. Cuba Street jest taką ulicą bohemy, taką ulicą, gdzie zrodził się ruch LGBT, gdzie ta tolerancja pozwoliła na spotykanie się w tych miejscach. Nowa Zelandia jest właśnie taka i tolerancyjna, otwarta, pod tym względem przepiękna, dlatego z przyjemnością czytam o Nowej Zelandii, o sukcesach tej 40-latki atrakcyjnej Jacindy Ardern, która rządzi tym krajem, która znowu została wybrana jednoznacznie na kolejną kadencję, która dba o wszystkich w tym kraju. Która w swoim gabinecie ma bardzo świetne motto, żyj i pozwól żyć innym. I to jest fantastyczne, że właśnie jakby od tego wszystko się zaczyna, od ta tolerancja, żeby właśnie żyć i pozwolić żyć innym, absolutnie mniejszościom i innym grupom etnicznym. A jednocześnie właśnie zdecydowana, świetnie poradziła sobie z pandemią. Ja wiem, że im pomaga to oddalenie. Ja wiem, że oni są na uboczu, że łatwiej to wszystko kontrolować. Świetnie sobie poradziła z pandemią, świetnie rozwiązała ten problem nienawiści, który się zrodził w narodzie po zamachach w Christchurch w 2019 roku, która jest otwarta, zdecydowana i jednocześnie bardzo kobieca i czuła, pochylająca się nad wszystkimi pokrzywdzonymi, potrafiąca świetnie mówić, dumna ze swojej tożsamości nowozelandzkiej, która kobieta absolutna, która na obrady parlamentu przychodziła i karmiła dziecko, dlatego że nie chciała jej zostawić sama. Jest to też była dla nas lekcja obserwowania tej sytuacji politycznej i w tym dalekim kraju. Nie wiem, czy Państwo mają świadomość, ale Mia się tam pojawiała, wiedziała, jak się ustawić, żeby zostać bohaterką drugiego planu i o Mii też Państwo przeczytają w książce. Dostała nawet prezent z dalekiej podróży, jaki nie zdradzę. Niech Państwo odkrywają sami tę historię. A teraz już czas najwyższy oddać głos naszym widzom i słuchaczom, czyli pytania, no i zaraz padną odpowiedzi. Uśmiecham się, bo dostałam właśnie pytania od Magdy, która je zebrała od Państwa i zaczynam od pytania od Pani Asi. Czy mają Państwo w planach następną książkę, może poślubną? No, przede wszystkim jesteśmy zobowiązani oddać wydawnictwu książkę, która będzie drugą częścią, mianowicie o Australii, dlatego że początkowo to miało być Australia i Nowa Zelandia, podróż przedślubna. Natomiast my żeśmy się tak rozpisali, plus zdjęcia, które mnóstwo narobiliśmy, że książka się rozrosła do dosyć dużych rozmiarów. No i wydawnictwo uznało, że dobrze byłoby jednak tą Australię przenieść na kolejną część. Więc ja wiem o tej książce, tak. A co się później urodzi. Faktycznie. Naprawdę nie wiemy, dlatego że właśnie faktycznie ta Nowa Zelandia miała być tylko jedną częścią tej podróży, a okazało się, że przy Nawina zrobiła 5000 fotografii. To było chyba największe bolączko, jakie wybrać, żeby zilustrować ten tekst. Wydawało nam się, że nie będziemy przerażać czytelników rozmiarami książki typu Wojna i Pokój. W związku z tym nie będziemy ich tak katować, bo w związku z tym ograniczyliśmy się do Nowej Zelandii, Australii, w której mieliśmy też mnóstwo przepięknych przygód. Innych, ale jest za nadrzą. A tak poza tym to raczej chyba nie, bo Ewelinka jest bardzo zajęta prowadzeniem tych swoich lekcji zdalnie. Ja mam teraz więcej czasu, co jest rzadkie, niż ona. Janusz jest skromny, głównie ja może i bym znalazła czas w jakieś wolne wakacje na przykład, natomiast zakontraktowane na nowe książki i ciężko mu będzie
znaleźć czas w ogóle, żeby tą Australię napisać. Zrzucam trochę na niego. Ale widzę, że Państwo myślą równolegle, myślę o widzach i o naszych gościach, bo Pani Justyna dopytywała, czy w książce są zdjęcia z tej niezwykłej podróży i odpowiedź już w zasadzie padła. Ile tych zdjęć było i jaki to był trud, żeby wybrać te najpiękniejsze do środka. Kolejne pytanie od Pani Małgosi, od Pani Joanny. Czy odwiedzili Państwo Hobbiton podczas podróży i czy świat Tolkiena jest dla Was kultowy? No właśnie, nie, ponieważ tak przebiega ta rozmowa z Panią tak szybko, że faktycznie zbliżamy pewne tylko kierunki. Tak. Oczywiście, że byliśmy w Hobbitonie. Ja myślę, że dla połowy Japonii, dla połowy Japończyków, którzy przyjeżdżają do Nowej Zelandii, im się wydaje, że tylko Hobbiton jest z Nowej Zelandii, tylko tam warto pojechać. Bo mają na tym punkcie absolutną obsesję. Myśmy też tam pojechali. To nie było jakieś specjalne moje marzenie. Ale no, być tam i nie być na planie filmowym Jacksona, filmu no, Władca Pierścieni, to, no, to jak wpaść do Luwru i nie obejrzeć Mony Lizy trochę. Tak mi się ja bardzo polecam, bo myślę, że to de facto my żeśmy to zrobili głównie z myślą o moich synach, którzy kiedyś namiętnie oglądali Władcę Pierścieni. I pojechaliśmy i to rzeczywiście jest niezwykłe miejsce, bo na 5 hektarach rozpościera się to studia filmowe, więc jest olbrzymie. No, jest to w ogóle świetnie zorganizowane, nie jest to jakoś tam bardzo tanie, ale też myślę, że no, warto wydać te pieniądze, które trzeba zapłacić za wstęp. Bo rzeczywiście jest tak, jak na tym planie, jak w filmie, to jest jedyna rzecz realna, to właśnie ta knajpa taka, gdzie można rzeczywiście wypić, coś zjeść nawet i wejść do niej, bo tak naprawdę tych domków hobbitów nie można do żadnego wejść. To jest wymysł reżysera i to, co widzimy na ekranie. Zresztą ja teraz ostatnio z synem moim oglądałam po raz kolejny pierwszą część. I rzeczywiście przypominałam sobie, mówię, mój syn, mamo, czy tam można wejść? Ja mówię, nie można, to jest tylko wymysł. I to było cenne, że właśnie tam wiedza posiedliśmy. Ale z perfekcją to jest zrobione. Tak, Jackson, Jackson jest, był absolutnym pedantem. Ja podejrzewam, bo jakieś niemieckie korzenie. dlatego, że nad jednym z tych domków hobbitów, który się jest ukryty na takim wzgórzu, kazał postawić drzewo. To jest cały może nie Hollywood, ale nowozelandzki Hollywood. Mianowicie to drzewo jest całkowicie sztuczne. I tam jest kilkadziesiąt tysięcy liści sztucznie przyczepionych do tego drzewa. I kiedy Jackson tam przybył i popatrzył na to drzewo, nie podobał mu się odcień zieleni tych liści, kazał wszystkie zmienić. Jest mnóstwo takich różnych anegdot związanych z tym miejscem. Oczywiście farmer, który nad którego farmą lecił helikopterem Jackson i wybrał to miejsce, notabene z... utwierdzony w tym w jego żonie, też nowozelandzce, która to miejsce widziała, no i chyba jest mu to zgonnie wdzięczny, że zamiast owiec przesuwa się tam o wiele więcej niż tych owiec ludzi, tam są wszystkie języki, tam jest to dla niektórych jest to najważniejszy powód, żeby polecieć kawał drogi do Nowej Zelandii, a dominowali tam właśnie Japończycy, takie zauważyły. Jest piękne miejsce, warto tam pojechać. Ostatnie pytanie od naszych widzów, od Pani Zosi. Proszę powiedzieć, jaką pamiątkę wspólnie przywieźli Państwo z tej podróży? To były pamiątki i osobiste, i wspólne, więc możemy trochę rozwinąć temat. Ja nie wiem, czy my mamy jedną wspólną pasję, która nie jest w żaden sposób oryginalna na pewno. Mamy cały, nie wiem, czy to widać, trochę widać nad Janusza głową. Mamy mnóstwo magnesów z tej podróży i to była na pewno nasza wspólna... Podróż bez magnesu się nie liczy, trzeba jeszcze raz pojechać, to musi być. To warto zapomnieć, żeby wrócić. Nie jest nic takiego, znaczy my zawsze bardzo dużo różnych rzeczy przywozimy, ale głównie przywozimy pamiątki dla naszych przyjaciół, znajomych i rodziny. No oczywiście nie wspomnę o tych butach, które zakupiłam w Napier w takim magicznym miejscu w sklepie.
Buty Art Deco, absolutnie oryginalne buty Art Deco. Natomiast czy my jakąś wspólną taką pamiątkę mamy, to ja nie wiem, czy jest coś takiego, co... Mnóstwo jest... przywieźliśmy, porozdawaliśmy wszystkim, dlatego że my mamy wspomnienia, rozdajemy. Będzie ta książka. Mija dostała kość kangura, która ma, której przygody opisujemy. Spoiler! No właśnie, było mnóstwo przygód, żeby tą kość dla niej przywieźć, ze względu na niezwykłą dbałość i Australii, Nowej Zelandii, aby nie wpuszczać czegoś, jakichkolwiek wirusów, bakterii i czegoś obcego organicznego do swojego kraju. Zdecydowanie... No zdjęcia są tam zdecydowane, zdecydowanie postanowiliśmy... że to nie była pierwsza, że to nie była ostatnia podróż do Nowej Zelandii, że teraz przedstawilibyśmy proporcje. O wiele więcej czasu w Nowej Zelandii, a mniej czasu w Australii, a nie tak jak nam się, my tak rozmiarami, jak taka Nowa Zelandia mała, to tam 10 dni, a w Australii 20. Trzeba na pewno, jakby ktoś z Państwa chciał się wybrać, to musi liczyć na pewno miesiąc, a najlepiej byłoby półtora miesiąca, a najlepiej całe wakacje na to. Żeby ją tak zwiedzić, zejść, wejść tam, gdzie się chce, tak, to zdecydowanie to 10 dni to jest na rozbudzenie apetytu. I w sumie dobrze, żeśmy rozbudzili ten apetyt. Były takie miejsca, że ja przynajmniej, jesteśmy obydwoje, zastanawiałem się, dlaczego ja wyemigrowałem do Niemiec, a nie do Nowej Zelandii. To była absolutna pomyłka. No, nie mógłbym na BlaBlaCar do niej przyjeżdżać tak szybko. Przynajmniej, ale faktem jest, że jest to kuszące, którzy tam zostali. Ja rozumiem tych ludzi, którzy tam zostają. Ja odebrałam między słowami dwie dobre informacje, jedna dobra dla Państwa, czyli ciąg dalszy nastąpi, będzie kolejna podróż do Nowej Zelandii, a dla naszych widzów dobra informacja jest taka, że ciąg dalszy nastąpi, czyli będzie kolejna książka do czytania. Ja od siebie jeszcze mam na koniec jedno pytanie, ponieważ wczoraj przyznaję, że najpierw przeczytałam książkę, a potem przyjęłam książkę dousznie. Kiedy to w rolę pani Eweliny wciela się Dorota Landowska, a Januszem Leonem Wiśniewskim jest Mariusz Bonaszewski, którym przyznam się publicznie, ja się kocham od lat w tym głosie, który po prostu jest jak magnes. Więc zastanawiam się, jakie to jest doświadczenie, drodzy Państwo, kiedy się słyszy siebie w ustach tych aktorów. Znaczy, my jeszcze oczywiście tego nie słyszeliśmy, dopiero wybieramy się w tym tygodniu do Warszawy i tam otrzymamy od wydawnictwa ten audiobook. Natomiast kiedy ja się dowiedziałam, że to ma pan Mariusz Bonaszewski czytać, to naprawdę to była dla mnie wielka radość i wręcz marzenie, ponieważ ja kiedyś swojego czasu wysłuchałam, jak Mariusz Bonaszewski czyta Żar Maraja. To po prostu, ja to kilka razy już słuchałam to było po prostu spełnienie marzeń. A jeszcze przy okazji, jak się dowiedziałam, że to z żoną czyta, to już w ogóle fantastycznie. Tym bardziej, że w tym roku przystępowaliśmy do licytacji, bo chciałam wylicytować, o czym pan Mariusz Bonaszewski nie wie, bo nie miałam śmiałości powiedzieć, bo mi się nie udało licytować kolację w związku z Wielką Orkiestrą Świąteczną. Potem się dowiadujemy, że on będzie czytał z małżonką. Ktoś tam przebił sumą, ale no trudno, tak się po prostu zdarza i tyle. Natomiast dlatego bardzo, bardzo się cieszymy i czekamy na to odsłuchanie. Ja też mam przygodę, dlatego że oczywiście Weńka mnie Marajem zaraziła i tym żarem. I w drodze do Frankfurtu, między Frankfurtem a Koninem, gdzie ona kiedyś mieszkała, czytałem, słuchałem mnóstwo audiobooków i między innymi dostałem żar Maraja, który czytał Bonaszewski, to pamiętam, że żeby dokończyć rozdziału, to podjeżdżałem na stację benzynową, ale nie wychodziłem, zanim nie dosłuchałem do końca rozdziału, dlatego że no, dla mnie jest to niesamowite. On mi się wydaje, że Bonaszewski miał zupełnie inne połączenia między neuronami. Jego ośrodek mowy jest bezpośrednio, ma jakieś połączenie z sercem i to powoduje, że jak czyta, to człowiek wie, że to idzie wszystko od serca i się strasznie cieszymy, że to małżeństwo czyta naszą książkę, za co jesteśmy wdzięczni, jesteśmy bardzo ciekawi. W przyszłym tygodniu jesteśmy w Warszawie i będziemy oczywiście. Wysyłamy w takim razie bardzo dużo dobrych myśli do duetu czytającego i do duetu piszącego. To ja na finał przytoczę fragment, który należy do pani Eweliny.
To jest fragment zresztą z Portugalczyka i miłość do Lizbony nas też łączy z panią Eweliną, o czym się dowiedziałam, chociaż porzuciłaby Lizbonę na rzecz Wyspy Południowej. Dlaczego państwo się przekonają czytając? Pani Ewelina cytuje José Saramago, który powiedział coś takiego: każdy ma taki świat, jaki widzą jego oczy. Pani Ewelina dodaje: czułe oczy, więc jest jeszcze ciąg dalszy, który brzmi następująco: doświadczenie świata jest najlepszą życiową przygodą, jaką człowiek może sobie wymarzyć. Więc zakończę w ten sposób, że życzę nam wszystkim, słuchającym i rozmawiającym, żebyśmy mieli jak najwięcej w swoim życiu takiego doświadczania świata. A państwu bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. My dziękujemy za motywację, którą pani nas, żeby opowiadać jak najwięcej. Dziękujemy wszystkim za uwagę, za podarowany nam czas, za bycie z nami tutaj online. Bardzo, bardzo dziękujemy i zachęcamy do czytania w ogóle książek, a tej tym bardziej. Jeżeli państwo zostańcie w domu i czytajcie książki, to jest najzdrowsze. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich. Ewelina Wojdyło i Janusz Leon Wiśniewski byli dzisiaj razem z państwem. Ja życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia w kolejnej premierze online Empiku. Dla tych, którzy chcą więcej, za udział w spotkaniu dziękuję mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu Empik Premiera Online. Póki jej kuchan. Śliczna jest. Jaki to jest, ale to jest dokładny ten sam.